Cześć, nazywam się Monika Świątek, jestem psychologiem sportu, ASICS front trainerką oraz biegaczką ultra. W podcaście Krakowia Maraton rozmawiałyśmy o tym, jak ważna w bieganiu jest głowa i jak my możemy uzyskać kontrolę nad tym, co się z nami dzieje poprzez mowę wewnętrzną, trening wyobrażeniowy. Ja jako aktywna mama również udzielam paru rad mamom, które chcą wrócić do formy, więc zachęcam Was wszystkich do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam Was serdecznie. Przed nami zakończenie roku, nowy rok, noworoczne postanowienia, no i noworoczne starty, a do tych oczywiście potrzebna jest motywacja, więc nie mogłam sobie dzisiaj wymarzyć lepszej gościni niż psycholożka sportu, psycholog w trakcie szkolenia terapeutycznego, frontrunnerka marki ASICS, oczywiście biegaczka, ultrabiegaczka i znana Wam w internecie, znana Wam na Instagramie jako biegiem pozdrowienia. Zdrowie, prywatnie aktywna mama Monika Świątek. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Monika, jak ważna jest głowa w bieganiu? Głowa jest jednym z kluczowych elementów tak naprawdę na co dzień, więc jeśli mówimy o bieganiu, to moim zdaniem przygotowanie mentalne jest równie ważne co przygotowanie fizyczne, taktyczne czy techniczne. I mogę powiedzieć, że istnieje szereg umiejętności i technik mentalnych, które realnie mogą wpłynąć na poprawę naszych wyników. Czy to trening wyobrażeniowy, czy mowa wewnętrzna, czy praca nad wyznaczaniem celów, motywacją czy koncentracją. I część z nas tak naprawdę intuicyjnie korzysta z wielu tych umiejętności, raz lepiej, raz gorzej. Natomiast świadomość tego, że one w ogóle są i że my mamy wpływ na to, co się z nami dzieje podczas treningu, podczas zawodów, podczas różnych kryzysów, jest niezwykle ważna. Więc ja lubię powtarzać, że nasze ciało podąża za tym, co mówi nasza głowa. Tak, i wiele ciekawych rzeczy na ten temat, takich naprawdę inspirujących i obrazowych, opowiadałaś uczestnikom panelu edukacyjnego podczas Krakowia Półmaratonu Królewskiego, w którym uczestniczyłaś, który już za nami, który zamknął Królewską Triadę Biegową 2023, przed nami otwarcie nowej. No i oczywiście 21. Krakowia Maraton 21 kwietnia. Idealne wyzwanie, noworoczne postanowienie. Udzielę jednej z moich ulubionych odpowiedzi, czyli to zależy. Ja jestem z jednej strony zwolenniczką wyznaczania sobie celów w postaci zapisania się na określony start w przyszłym sezonie. Natomiast jestem też zwolenniczką małych kroków jednocześnie i jedno z drugim nie musi się wcale wykluczać. Maraton jest dużym przedsięwzięciem, do którego naprawdę dobrze trzeba się przygotować. I dla jednych będzie to idealne wyzwanie noworoczne i postanowienie noworoczne, dla innych nie. I to wszystko wynika z umiejętności wyznaczania sobie celów, bo jedną z takich zasad wyznaczania celów jest to, aby cel był wyzwaniem, natomiast realnym do wykonania. To nie oznacza oczywiście tego, że na treningu musimy przebiec dystans maratonu, żeby zobaczyć, czy jest on dla nas osiągalny, bo to nawet nie jest wskazane. Natomiast jeśli cel ma utrzymać naszą motywację, to to wyzwanie musi być w zakresie naszych możliwości. Wobec tego, jeśli ktoś nigdy na zawodach nie przebiegł krótszego dystansu, trenuje bardzo rekreacyjnie, rzadko, a zapisze się na maraton, który jeszcze jest za 2-3 miesiące, no to w trakcie może mieć taką myśl, że ten cel go przerasta. Wobec tego ta motywacja nie będzie rosnąć, a wbrew pozorom będzie spadać. Natomiast myślę, że zapisanie się na maraton będzie idealnym postanowieniem noworocznym dla kogoś, kto już ma za sobą krótsze dystanse, kto przetestował swoje ciało i swoją głowę na tych krótszych dystansach, na zawodach i chce się zmierzyć z nowym wyzwaniem, jakim jest maraton, albo dla tych, którzy już przebiegli ten dystans, natomiast chcą poprawić swoją życiówkę.
Właściwie już należałoby rozpocząć treningi, no ale widzimy, co dzieje się za oknem. Kiedy piękna zima, to jeszcze nam się chce, bo jest obrazowo wspaniale i bajkowo, no ale jak się zaczynają już te roztopy, jakieś opady i to taka brzydka miejska zima, czy przedwiośnie, jak znaleźć w sobie motywację do regularnych treningów, bo jednak ta regularność w przypadku takiego przygotowania chyba jest zdecydowanie potrzebna, prawda? Tak, zdecydowanie. I ja chciałabym tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że motywacja to jest pewna siła napędowa, która pcha nas do działania. I ona jest płynna, może ulegać zmianom i to jest zależne od wielu czynników. I ta siła napędowa ma dwa wymiary: kierunek i natężenie. I można powiedzieć, że każdy z nas jest zmotywowany do działania, tylko nie zawsze w tym kierunku, który sobie wyobrażamy. Wobec tego ja mogę myśleć, że chcę sobie zacząć biegać się w taką pogodę jak teraz, natomiast jestem przemęczona, mam dużą potrzebę snu i jedyne, o czym myślę, to to, żeby wolną chwilę wykorzystać na drzemki. Wobec tego w tym momencie ja będę zmotywowana, ale do tego, żeby ucinać sobie te drzemki. Więc to, co jest ważne, to ta świadomość, jaki kierunek swojej motywacji chcę obrać i ustalić ten kierunek. Natomiast na natężenie motywacji wpływa szereg czynników, takich jak nasze zainteresowania, nasze potrzeby, cechy, to czy przynależymy do drużyny, czy współpracujemy z trenerem, czy na przykład treningi grupowe, na które chodzimy, są dla nas atrakcyjne, ale też proporcja naszych sukcesów i porażek, czyli również tych doświadczeń, które mamy przyjemne z bieganiem, ale też tych doświadczeń, które były dla nas nieprzyjemne. I mając to na uwadze, żeby podtrzymać naszą motywację, ważne jest odpowiednie wyznaczenie sobie celu. I ja mogę postanowić sobie, że będę 2 razy w tygodniu chodziła na siłownię. Natomiast jeśli sama siłownia mnie nie interesuje, nie czuję, żeby dźwiganie ciężarów było dla mnie przyjemne, a sama atmosfera siłowni w ogóle mnie odpycha, to prawdopodobnie tej motywacji nie utrzymam. Jej natężenie spadnie. Natomiast jeśli ja poczuję, że wychodząc na bieganie, czuję, że ono pomaga mi rozładować stres, pomaga mi poukładać myśli, zapiszę się na jakieś zawody i doświadczę tej ogromnej dawki endorfin, to jest większa szansa na to, że będę bardziej zmotywowana do kontynuowania tej przygody. I ważne jest tutaj też zaznaczenie, że tego, że nawet jeśli robimy to, co lubimy, możemy doświadczać możemy doświadczać spadku motywacji, różnych jej kierunków, bo nasze potrzeby na dany moment też się zmieniają. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, możemy mieć trudniejszy dzień, być bardziej zmęczeni, więc łatwiej przyjdzie nam wtedy odpuszczenie treningu. I myślę, że tutaj jest kluczowe wyważenie swoich potrzeb, potrzeb swojego organizmu do regeneracji i wyważenie między tym, do czego się przygotowujemy, między naszym celem i między naszą determinacją. Więc ważne jest trzymanie się swojego celu. I ja lubię taką zasadę, taką technikę, którą chętnie się tu podzielę, czyli danie sobie 5 minut na trening. Szczególnie teraz, w takiej niesprzyjającej aurze, najtrudniejszym krokiem jest ubranie się i wyjście. Szczególnie, gdy rano jest ciemno, zimno, po południu, jak wracamy z pracy, Właściwie też. jest tak samo, jest tak samo. Więc często możemy myśleć: OK, jesteśmy zmęczeni, jest zimno, ciemno, dzisiaj nie mam siły na trening. To jest ten Ale tak pierwszy krok. naprawdę to jest ten pierwszy krok. Dajmy sobie 5 minut, ubierzmy się i wyjdźmy, bo w większości przypadków, jak już zaczniemy biegać, rozpoczniemy trening, to po 5 minutach okaże się, że mamy jednak siłę na dokończenie tego Poza treningu. tym to już jest też I ten element zaangażowania. Jak już się ubraliśmy, wyszliśmy, to teraz już tak. bez sensu wracać, nie? To już zróbmy, nie? Tak, Więc tak. zdecydowanie. I ja na przestrzeni
tych kilku lat, kiedy biegam i stosuję sobie tę technikę, bo też doświadczam spadków motywacji, różnych kryzysów, kiedy nie chce mi się wychodzić. Tylko raz zawróciłam z treningu, gdzie faktycznie miałam taki ciężki dzień, że się trochę zmusiłam do wyjścia, a po 5 minutach powiedziałam, to nie ma sensu, bo to nie będzie jakościowe, źle się czuję. Natomiast w każdym innym przypadku okazało się, że raczej przed treningiem doświadczałam takiego przysłowiowego nie chce mi się, a nie tego, że mój organizm potrzebował regeneracji. Monika, mówi się, że bieganie to najprostszy sport, wystarczy założyć buty, nie trzeba się nigdzie zapisywać, nie trzeba specjalistycznego sprzętu, łatwo też wrócić do formy w sposób ekonomiczny. No i jest to dobra rada dla świeżo upieczonych mam, które mają mało czasu, ale zdarza się, że w tym ferworze tych nowych obowiązków, które im doszły, nawet na to nie potrafią znaleźć tej przestrzeni. Jaką ty byś miała dla nich radę, jako właśnie aktywna mama? Ja w swoim powrocie do formy kierowałam się hasłem szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. I myślę sobie, że młodym mamom bardzo łatwo wpaść w pułapkę przedkładania potrzeb swojego dziecka, partnera, męża nad swoje. I to naturalne, że rodząc dziecko, które przez większość czasu jest całkowicie od nas zależne, myślimy o tym, że to przede wszystkim na nim powinniśmy się skupić. I często tak wyglądają te pierwsze miesiące, że na różne inne aktywności ciężko znaleźć czas. Natomiast wiem, że uciszając swoje wewnętrzne potrzeby, niezależnie od tego, czy to jest wyjście do kosmetyczki, na kawę z koleżankami, czy na trening, może rosnąć w nas frustracja, niezadowolenie, czy rozczarowanie tym, że nie tak wyobrażałyśmy sobie ten szczęśliwy okres macierzyństwa, że nagle coś się skończyło, pewien etap, ja nie mam czasu na siebie, na swoje potrzeby. I ja nauczona doświadczeniem pierwszej ciąży, pierwszego macierzyństwa, już będąc w drugiej ciąży, wiedziałam i postanowiłam sobie, że wrócę do regularnych treningów, jak tylko dostanę zielone światło od fizjoterapeutki uroginekologicznej. I jeszcze będąc w ciąży, zapisałam się już na jesienny górski start. Więc tak trochę w głowie wyznaczyłam sobie cel, od którego nie było ucieczki, nie było wyjścia. Oczywiście ogromnym wsparciem w moim trenowaniu, które tak naprawdę nie byłoby możliwe, jest pomoc z zewnątrz. Na co dzień mojego męża, a doraźnie cioć, babci, dziadków. Więc to jest też jedna z takich rad dla młodych mam. Nie bójcie się prosić o pomoc, bo mam poczucie, że jako mamy trochę narzucamy sobie różne powinności, że to my powinniśmy robić różne rzeczy, dużo rzeczy, dbać o dziecko, o dom, o obiad, nie myśląc o sobie, ale nie bójmy się prosić o tę pomoc, bo często ona tam jest, tylko jak jest niewypowiedziana, to może się ktoś nie domyśleć, że tej pomocy potrzebujemy. To, co jest również dla mnie ważne w przypadku mojego powrotu do formy, to z góry wyznaczenie sobie takich dni czy godzin na treningi. Wiem, że różnie też z tym bywa, bo większość mam wie, że nie wszystko jest kwestią organizacji, ale możliwości, jakie akurat mamy. Natomiast u mnie się to sprawdza, że ja często z wyprzedzeniem uprzedzam, na przykład męża. Okej, dogadajmy się, ja chcę jutro biegać. O której ty możesz się zająć dziećmi, bo ja chcę gdzieś wpleść swój trening. I często tak jest, że wypowiedziane cele mają większą szansę na powodzenie. Mi się sprawdza robienie treningów rano, kiedy jeszcze wszyscy śpią, więc w tygodniu robię treningi około 6:00 i już z rana mam poczucie, że wykonałam jakieś zadanie, wracam do domu i resztę część dnia mogę poświęcić rodzinie i na różne inne obowiązki. Natomiast myślę, że warto zastanowić się, kiedy ja jestem w stanie realizować te cele, jak często, bo nie musi to być 4 razy w tygodniu, może to być 1-2 razy w tygodniu. Zaplanowanie sobie tego czasu, w zależności od swoich możliwości, ale też myślę, że taka ważna jest elastyczność i akceptacja dlatego, że różnie to bywa i nie wywieranie na sobie presji, że jeśli dzisiaj nie wykonałam treningu, bo dziecko mi się rozchorowało, to w ogóle moja forma leży, no bo to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc skupmy się na tym, na co mamy wpływ, i akceptujmy też te zawirowania, które w macierzyństwie występują.
Myślę, że to są bardzo, bardzo fajne, bardzo cenne rady. I tak, ten czas trzeba zarezerwować, bo inaczej sam się nie znajdzie, bo nas to wszystko Zdecydowanie. przygniecie. No i nie zapominajmy, jaka to jest dawka endorfin dostarczona Dokładnie dzięki tak. aktywności fizycznej. No a nawet nie mogę sobie wyobrazić, jaką dawką endorfin jest udział w takich biegach ultragórskich, kilkudziesięciokilometrowych, w jakich ty z sukcesem sami bierzesz udział. Powiedz mi, czy tam w tych wyzwaniach to przygotowanie psychologiczne jest potrzebne, pomaga ci? Myślę, że bez tego przygotowania psychologicznego byłoby mi o wiele trudniej. Nie wiem, czy nie zrealizowałabym celów, ale na pewno byłoby o wiele ciężej, bo każdy, kto biega ultra, wie, że podczas zawodów następuje taki moment, gdzie biegnie już tylko głowa, bo ciało już nie może. Jest tak obolałe i zmęczone, że gdybyśmy go posłuchali, to pewnie zeszlibyśmy z trasy. Więc to, co dla mnie jest kluczowe podczas takich startów, to mowa wewnętrzna i trening wyobrażeniowy. I mam taką zasadę, niezależnie od tego, czy to są zawody na 5 kilometrów i łamię życiówkę, czy start na dystansie ultra i walka z kilometrami, Czy na nie, maratońskim dystansie królewskim, czy na 42 maratońskim, gdzie kilometrowy. kryzysy również tak, gdzie kryzysy się Dokładnie. również pojawiają i jest ta słynna ściana, to staram się nie dopuszczać do w swojej głowie myśli, które mnie osłabiają. Bo często obserwuję to u zawodników, którzy mówią do siebie, często głośno, dzięki czemu to słyszę. Nie dam już rady, po co mi to było? I kierując się zasadą, że nasze ciało podąża za tym, co podpowiada nam głowa, tak naprawdę utrudniamy sobie zadanie. I nasze ciało wówczas zwalnia, traci siłę do walki. I ja za każdym razem staram się przywoływać takie hasła, które będą motywujące, na przykład dasz sobie radę, masz już ze sobą x kilometrów, na przykład już 50 kilometrów, więc już na przykład tylko 30 przed tobą. Tak bardzo na to czekałaś, przygotowywałaś się do tego. Albo wykorzystuję również hasła instruktażowe, na przykład pamiętaj o oddechu, mocno pracuj rękoma. To, co mi też bardzo pomaga, to wizualizowanie sobie mety. Ja w swojej głowie widzę siebie na mecie, widzę tę radość na twarzy, ulgę, że już ten wysiłek za mną. Czuję, staram się wywoływać w sobie to uczucie satysfakcji, że pokonałam już te wszystkie kryzysy, które miałam na trasie. I to, co ważne, ja w tym swoim wyobrażeniu widzę, że to cierpienie i ten ból nie trwa wiecznie. Jest mi ciężko teraz. Natomiast zaraz będę na mecie, gdzie to wszystko minie i ja Będzie ten będę moment zadowolona. triumfu. Czyli to jest ten trening Dokładnie. wyobrażeniowy. Jeżeli Dokładnie możesz tak. sobie coś wyobrazić, to możesz to osiągnąć, jak mówią Walt Disney. Tak No jest. właśnie podczas twojego wystąpienia to było dla mnie poniekąd odkrywcze, bo no, mówi się często, że bieganie pozwala oczyścić głowę i uciec myślami. A ty mówiłaś o takim właśnie bardzo silnym byciu tu i teraz, o tej takiej uważności i takim przyczepieniu się do tej chwili obecnej. Mogłabyś to rozwinąć? Tak, wówczas mówiłam o mowie wewnętrznej, która dzieli się na różne podtypy. I myślę, że tutaj najważniejszy taki podział to jest podział na mowę automatyczną i świadomą. I automatyczna mowa wewnętrzna to ta, która tak naprawdę jest zaprogramowana w naszej głowie. I to, o czym mówisz, taka ucieczka myślami, to jest podtyp mowy wewnętrznej, automatycznej, bezcelowej, która jest ważna. To są wszystkie komunikaty błądzące, czyli takie niezwiązane z obecną sytuacją. Czyli my, startując na zawodach, będąc na treningu, myślimy o wszystkim innym, co działo się w domu, co będziemy robić po południu, co czeka nas w pracy. I ten podtyp jest ważny. Jest pomocny, natomiast na bardziej takich długich i żmudnych treningach, gdzie nie mamy określonego zadania do wykonania. No, może jedynym zadaniem jest przebiec, po prostu zrobić wybieganie 20 kilometrów. Wówczas następuje taki proces przenoszenia informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. I to jest to uczucie, że myśli nam się porządkują.
że to bieganie uwolniło nam głowę dzięki temu procesowi, który się zadział. Natomiast na samym starcie, podczas kryzysów szczególnie na zawodach, ważna jest kontrola nad naszym ciałem, które automatycznie chce zwalniać, które automatycznie chce się poddać, gdy jest mu ciężko. Wtedy jest istotne wdrożenie tych komunikatów świadomych, czyli motywujących lub instruktażowych. Motywujące to te, które nam dodają pewności siebie, które zwiększają naszą energię psychiczną, natomiast instruktażowe to wszystkie te, które kierują naszą uwagę na naszą technikę czy taktykę. Czyli możemy do siebie mówić, wiesz, że potrafisz, dasz radę, wytrzymaj to. Zostało na przykład, jak biegniemy maraton, doświadczamy ściany na 39 kilometrze, możemy sobie powiedzieć, już 39 kilometrów za tobą, jeszcze tylko 3. Tylko 3, żeby głowę przekonać, że to już malutko. Lub komunikaty instruktażowe, które będą nam mówiły, uspokój oddech, kontroluj pracę rąk, utrzymuj pracę rąk, bo jeśli wiemy, że pracujemy rękoma, to nadajemy też pędu naszym nogom. Utrzymuj swoje tempo, kontroluj to tempo. Dzięki temu nie dajemy naszemu ciału zwalniać. Mamy wpływ na to, co się z nami dzieje. Mamy wpływ na to, że walczymy do końca i się nie poddajemy. No, brzmi to bardzo, bardzo, jako bardzo dobre, praktyczne rozwiązanie. Myślę, że naprawdę wiele nasi widzowie wyciągną z Twoich słów. Oczywiście myślę, to, co bym chciała. Chętnie. Oczywiście to, co bym chciała też tu zaznaczyć, to nie jest tak, że magicznie na zawodach, jak zaczniemy tak myśleć, to wszelkie kryzysy pokonamy. Ważne jest, żeby testować tą mowę wewnętrzną na treningach. Zobaczyć, jakie komunikaty na nas działają, co nam pomaga dodawać energii. Im więcej będziemy sobie ćwiczyć mowę wewnętrzną na treningach, tym ona bardziej automatycznie będzie nam przychodziła na zawodach i nasze ciało z większym prawdopodobieństwem będzie słuchało tych komunikatów. Dokładnie. Monika, co tobie osobiście daje bieganie? Oj, o tym mogłabym opowiadać bardzo długo. Dla mnie są takie dwie rzeczy, dwa takie obszary na pewno. Bieganie daje mi z jednej strony takie poczucie wolności, ładuje moje baterie w tym szalonym czasie macierzyństwa. Czuję, że trochę podładowuję sobie akumulatory i dzięki temu mam więcej energii i więcej cierpliwości do zabawy z dziećmi, czy do ich po prostu wychowywania i przetrwania różnych kryzysów, które się dzieją. Z drugiej strony mam poczucie, że przez te wszystkie lata biegania, szczególnie gdy weszłam w świat ultra, bieganie dało mi dużo pewności siebie i też takiego poczucia kompetencji, takiego poczucia, że mogę więcej niż mi się wydaje, bo zapisując się na dystans ultra naturalnie czuję lęk, pojawiają się myśli, czy dam sobie radę, natomiast wiedząc, że muszę realizować pewien plan i realizując go i obserwując, że on przynosi efekty na zawodach i ja pokonuję ten dystans, którego tak się bałam, mam poczucie, że ja tak naprawdę mogę wszystko, co sobie zaplanuję i co będę realizowała. Że to jest w zakresie mojego wpływu. Więc myślę, że to są takie dwa obszary najważniejsze. I tego dokładnie, takiej satysfakcji z osiąganych celów i poczucia, że możecie wszystko, życzymy Wam serdecznie. I do zobaczenia w Krakowie na 21. Krakowia Maraton na Biegu Trzech Kopców jesienią czy 10. jubileuszowym Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dziękuję Ci, Monika, serdecznie za rozmowę, była bardzo inspirująca. Bardzo dziękuję.